Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pana ministra Sikorskiego nie ma. A ja bym chciał podzielić się najpierw jedną taką refleksją osobistą pana ministra Sikorskiego. Muszę powiedzieć, że im dłużej słucham ministra Sikorskiego, tym bardziej dochodzę do przekonania, że minister Sikorski jest chyba pierwszym w historii kosmitą, który jest tak podobny do człowieka, że wielu ludzi dali się na to nabrać. Nie mam jak tego sprawdzić, ale chętnie jestem przekonany, że gdyby mocniej uderzyć ministra Sikorskiego w plecy, to rozległby się głuchy, metaliczny dźwięk. Mówię tak dlatego, że trzeba być postacią nie z tej ziemi, żeby mówić o rzeczach, które dzieją się dzisiaj na świecie w taki sposób, jaki mówi minister Sikorski. Tak, rzecz tak bardzo oderwany od tego, co realnie dzieje się na świecie. To, co pan dzisiaj minister Sikorski pokazywał, to trochę tak wyglądało, jakby pan minister Sikorski właśnie jako ten kosmita od 2500 lat gdzieś krążył w kosmosie, jak kometa raz na jakiś czas przylatywał na Ziemię, tak raz za 200 lat i nam dzisiaj przedstawił na tych wykresach pewne notatki ze swoich wizyt. Co 200 lat, jak się zmieniało PKB różnych krajów, jakie były manufaktury, jakie były losy różnych wydarzeń na świecie w ciągu 2500 lat. Tak krąży po przestrzeni kosmicznej raz na 200 lat odwiedza Ziemię i notuje sobie, jakie były tam dane liczbowe wtedy. Problem polega na tym jednak, bo to jest jakby moja osobista refleksja, polega na tym, że pan minister Sikorski jest kosmitą pechowym, a nie jest dobrze, jak się ma ministra spraw zagranicznych, który jest pechowcem. Dzisiaj jest na świecie ONZ-owski Międzynarodowy Dzień Szczęścia, tylko że jakoś pan minister Sikorski tego szczęścia nie ma. Dlaczego nie ma tego szczęścia? Otóż dlatego, że gdyby to swoje wystąpienie wygłosił jeszcze tydzień temu, to ono byłoby troszeczkę bardziej wiarygodne, troszeczkę bardziej optymistyczne, te tezy, które dzisiaj powiedział, że mamy z USA strategiczny sojusz obronny, że Polacy mają się na Litwie coraz lepiej, że strefa euro jest znowu dla nas atrakcyjna, że Unia jest, nadal się integruje, że mamy gwarancję dużych środków z unijnego budżetu na następne lata. To wszystko jeszcze tydzień temu może by to brzmiało troszeczkę bardziej wiarygodnie. Ale ten ostatni tylko tydzień po prostu wszystko to obrócił w proch. Bo w tym jednym tygodniu USA podjęły decyzję o praktycznym wycofaniu się z instalacji tarczy antyrakietowej w naszej części Europy. Nowy premier Litwy właśnie powtórzył, że nie istnieje problem pisowni polskich nazwisk i zaostrzył znowu kurs wobec Polaków. W krajach Partnerstwa Wschodniego, w tym leżącej mi na sercu Mołdawii, pogłębiły się niekorzystne trendy. Sytuacja na Cyprze jest tak nieprzewidywalna. Dzisiaj już istnieją przesłanki do tego, że ona przeleje się teraz na Słowenię z kolei, że cała strefa euro drży w posadach. A większość parlamentarna własnej partii pana Sikorskiego w Parlamencie Europejskim, czyli EPP, przegłosowała negatywną opinię co do kompromisu budżetowego Unii, więc wszystko, o czym pan minister Sikorski dzisiaj nas zapewniał, już dzisiaj jest nieaktualne. Tydzień temu miałby pan może więcej tutaj wiarygodności w tym, co mówił minister Sikorski. Po tym tygodniu to wszystko legło w gruzach. To jest ten wymiar pecha, którego pan minister Sikorski ma. To, że właśnie jest tym pechowym kosmitą. Problem polega na tym, jaka jest odpowiedź ministra Sikorskiego na ten niekorzystny bieg wypadków. I to jest w zasadzie to, co jest najważniejsze, co mnie niepokoi dużo bardziej niż fakt, że pan minister nie ma szczęścia. Otóż odpowiedź, którą formułuje minister Sikorski, jest jasna. Sprawy się toczą. My na nie nie mamy wpływu. Możemy się jedynie do nich jakoś dostosować, jakoś odnieść do procesów, które są od nas ważniejsze, silniejsze i ponad nami przebiegają. Jak jest dobrze, to się pan pod tymi sukcesami Polaków podpisuje. Jak jest źle, to nie ma pan na to żadnej odpowiedzi. Pan w ogóle, panie ministrze Sikorski, nie tworzy polityki zagranicznej. Zatem pierwszym i zasadniczym punktem, który dzieli politykę zagraniczną w koncepcji Prawa i Sprawiedliwości od tej, którą prowadzi dzisiejszy polski rząd, to jest podział na to, że my zakładamy, że nie należy i nie możemy się po prostu poddawać biegowi wypadków. Polska musi i może stwarzać fakty w polityce międzynarodowej. Możemy i musimy być aktorem polityki międzynarodowej, a nie statystą, który nosi halabardę przy innych rycerzach. Pańską politykę, politykę ministra Sikorskiego, cechuje swoisty realizm rezygnacyjny. To jest pana definicja tej polityki. W analizach sytuacji dochodzi pan do wniosku, że Polska nie może wiele, że jesteśmy krajem, który wiele nie może, w związku z powyższym musimy się z tym pogodzić, że nic nie możemy. I to jest opis tego, co pan robi na przykład w kwestii smoleńskiej.
Pan po prostu uważa, że pan nic nie może, więc tak po prostu musi być, jak jest. Tylko czasami pan robi jakieś takie, minister Sikorski robi jakieś takie przebłyski szamotania się retorycznego. Ale pan z góry zakłada, że pan nic nie może. I to jest problem, który ja mam z polityką ministra Sikorskiego i Prawo i Sprawiedliwość ma z polityką ministra Sikorskiego. Że jest to polityka, która mówi, że po prostu trzeba się poddać biegowi rzeczy i jakoś się usadzić w tym nurcie. Jakoś się w nim do niego zapisać. Najlepiej to widać właśnie w polityce europejskiej, o której chcę się skupić, aczkolwiek tu cieszę się, że jest pan minister Serafin, bo pan minister Sikorski, jak wiadomo, z polityki europejskiej jest całkowicie wyłączony. Nie był nawet na posiedzeniu Rady Europejskiej, gdy zatwierdzano budżet. Ministrowie spraw zagranicznych, nie ci, którzy przyszli do MSZ-u z UKIE, tylko realni ministrowie spraw zagranicznych na komisjach spraw zagranicznych nie mają nic do powiedzenia na temat Unii Europejskiej. Nawet nie wiedzieli, jaka jest wysokość polskiej składki członkowskiej do Unii Europejskiej. A wczoraj tego nie wiedział sam minister Sikorski. Pomylił się między 800 milionów a 14 miliardów złotych. Tak mu się, jak powiem, taką rozbieżeć powiedział, że nie wie, czy to jest 800 milionów, czy to jest 14 miliardów złotych. Rzeczywiście jest tak i to wszyscy dobrze wiemy. Tutaj nie będę od pana ministra Serafina wymuszał żadnych deklaracji. Wszyscy dobrze wiemy, że połączenie UKIE z MSZ-em to jest fikcja. Że politykę europejską prowadzą nadal ludzie po prostu z UKIE, którzy są de facto zgromadzeni zupełnie gdzie indziej, w kancelarii premiera, gdzie pan minister Serafin zasiada, a w MSZ-cie minister Sikorski z polityki europejskiej jest całkowicie wykluczony. Po prostu się on nie interesuje, to jest coś, co go męczy i nudzi, polityka unijna. Ale mimo wszystko, ja chcę coś powiedzieć o Europie, może właśnie nawet lepiej, że ministra Sikorskiego nie ma na sali. Dwa fakty dobrze ilustrują różnicę, jaka jest między rządem Donalda Tuska a Prawem i Sprawiedliwością, jeśli chodzi o politykę europejską. Te dwa fakty dobrze to pokazują. Pierwszy to plan włączenia, który przedstawił rząd, plan włączenia Polski do rdzenia europejskiego poprzez pakt fiskalny, członkostwo w strefie euro, wraz ze zgodą, by ten rdzeń był zarządzany odgórnie przez najsilniejsze państwo. I by władza biurokratów europejskich była wyposażona w narzędzia nadzoru i kontroli wobec krajów słabszych. Ten plan rząd prowadzi żelazną konsekwencją, nawet wbrew polskiej konstytucji i bez dialogu ze społeczeństwem. Prawo i Sprawiedliwość mówi na to nie. Jutro, co zapowiadam z mównicy sejmowej, do Trybunału Konstytucyjnego trafi nasz wniosek, nasza skarga o stwierdzenie niezgodności paktu fiskalnego i ustawy, która ją ratyfikowała, z polską konstytucją. Wniosek, zapowiadam, jest miażdżący, bo wykazuje kilkanaście naruszeń konstytucji w odniesieniu do prawie 20 jej przepisów. To jest wielki, miażdżący akt oskarżenia przeciwko łamaniu polskiej konstytucji przez rząd Donalda Tuska w sprawie paktu fiskalnego. Prawo i Sprawiedliwość mówi Polakom jasno. Po pierwsze, zabezpieczymy polskie państwo przed niekontrolowaną utratą suwerenności i kompetencji. Po drugie, nie pozwolimy poddać nas decyzjom i kontroli silniejszych. Po trzecie, nie będziemy niczyim klientem ani giermkiem przy czyimkolwiek przywództwie. Po czwarte, Polacy będą mogli za naszych rządów bezpiecznie trzymać oszczędności w bankach, bo żaden polityk europejski po nie nie sięgnie. Członkostwo w Unii musi służyć odbudowie polskiego potencjału gospodarczego, przemysłowego i podniesieniu poziomu życia w Polsce. Musi służyć naszemu podmiotowemu rozwojowi. Mówię panu premierowi Tuskowi, zawsze przede wszystkim, owszem, więcej Polski w Europie, ale nie więcej Europy ponad Polską. Proponujemy Polakom silną i odpowiedzialną i stabilną politykę europejską, która poszukuje dla naszego kraju sojuszników wśród tych krajów, które także widzą swą przyszłość nie w federacji rządzonej przez najsilniejszych, tylko we wspólnocie równych państw, swobodach wspólnego rynku i solidarności europejskiej. Partnerów dla takiej polityki jest wystarczająco dużo i wśród państw strefy euro i poza nią. I wszyscy o tym dobrze wiemy, że mamy do takiej polityki partnerów. Nie wszyscy bowiem się zgadzają z pomysłami narzucanymi przez dzisiejszych, najsilniejszych liderów polityki europejskiej, przez biurokratów unijnych i przez szefów instytucji finansowych. Jest z kim budować przeciwwagę dla zacieśniającego się rdzenia strefy euro, któremu grozi dziś implozja czy załamanie się pod własnym ciężarem. To przez stworzenie alternatywy dla egoizmu i partykularyzmu niektórych krajów rdzenia możemy sobie zapewnić warunki do samodzielnego, nieskrępowanego rozwoju i wyjść z peryferii. Zaś do strefy euro możemy wchodzić jedynie wówczas, jedynie pod takimi warunkami, że służyć to będzie naszemu interesowi gospodarczemu i społecznemu. I przy jednym założeniu, z którego nie zrezygnujemy.
Decyzja o porzuceniu złotego musi być demokratyczną decyzją Polaków, wyrażoną w odrębnym referendum. Nic o Polakach bez zgody Polaków. I drugi fakt. Po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej z kanclerz Niemiec, prezydentem Francji, premier Tusk ogłosił, cytuję, zgadzamy się, że dziś budowę jedności europejskiej należy prowadzić za pomocą trzech narzędzi. Unii walutowej, konkurencyjności państw członkowskich oraz umacniania europejskich zdolności obronnych. I to jest właśnie wypisz, wymaluj przepis na to, jak rozbić wspólnotę w Europie. Bo to są właśnie trzy piły tarczowe, które tną Unię na kawałki, a które są dzisiaj w ręku przywództwa francusko-niemieckiego w Europie. Po pierwsze bowiem Unia Walutowa z góry wyklucza kraje, które nie mają waluty euro i nie mają obowiązku jej przyjąć. Nie może więc być narzędziem jedności. Odwrotnie, ewolucja strefy euro, której jest symbolem jest pakt fiskalny, raczej zmierza do zamykania się w wewnętrznym egoizmie tej grupy państw ponad i poza prawem Unii jako całości, przy nakładaniu coraz bardziej rygorystycznych kagańców na kraje strefy euro. To jest sprzeczne z duchem integracji europejskiej. Po drugie, konkurencyjność państw członkowskich to jest hasło, które, jak pan Serafin dobrze wie, jest używane po to, by ostatecznie porzucić politykę solidarności w Unii Europejskiej i zmienić zasadę pożytkowania pieniędzy z budżetu unijnego z pomocy najsłabszym, czyli ze spójności gospodarczo-społecznej, na wsparcie najsilniejszej, czyli właśnie na konkurencyjność. Zmiana ta widoczna jest także już dzisiaj w negocjowanych świeżo perspektywach finansowych. Po trzecie, zdolności obronne Europy to w gruncie rzeczy krok do Unii politycznej, której nie mogą być one narzędziem jedności, ponieważ Unia jest podzielona bardzo istotnie, jeśli chodzi o kwestie obronne, pomiędzy krajami neutralnymi, krajami, które są w rdzeniu NATO, krajami, które walczą o swoją suwerenność w ramach NATO. Więc to są dokładnie trzy mechanizmy, które dzisiaj dzielą i rozbijają wewnętrznie Unię. Zamykanie się strefy euro, konkurencyjność, czyli rozbicie Solidarności Europejskiej i Unia Polityczna. To dokładnie są trzy piły tarczowe dzisiaj, które rżną Unię na kawałki. I pan Tusk się pod tym podpisuje w komunikacie po szczycie, który pan tak tutaj ogłasza jako wielki sukces trójkąta z czworokątem. To jest kompletnie bez sensu. Nasz przepis na wspólnotę jest odwrotnością tej strategii. Zamiast mówić o Unii Walutowej, powinniśmy mówić o wspólnym rynku opartym na czterech swobodach, przepływu osób, towarów, kapitału i usług. Bo to rynek sprzyja naszej ekspansji handlowej, natomiast nie sprzyja jej zamykanie się strefy euro za murem partykularnych rozwiązań służących tylko jej. Bo oto zaprzepaszcza szansę dla Polski. Natomiast konkurencyjności powinniśmy mówić trwale i stale domagać się utrzymania solidarności i spójności w Unii Europejskiej. Zamiast o zdolnościach obronnych powinniśmy mówić o wspólnym bezpieczeństwie, dla którego podstawą jest więź transatlantycka. Dwie są więc koncepcje tego, co powinno być celem polskiej polityki europejskiej. Wizja ministra Sikorskiego i rządu Donalda Tuska to wąska federacja, kapsuła strefy euro z porzuceniem pozostających poza nią państw, postawienie na konkurencję wewnątrz tej strefy i budowę Unii Politycznej. To nas na trwale spycha na pozycję drugorzędną. Nasza wizja wynika z ducha i litery europejskich traktatów, więc nie musimy jej od nowa konstruować. Będziemy bronić traktatów i będziemy bronić rządów prawa w Europie. Państwa wizja rządu Donalda Tuska to naginanie prawa europejskiego i dyktat woli najsilniejszych, jak w Grecji, we Włoszech, dzisiaj na Cyprze, jutro w Słowenii. Dobrze sobie zdać sprawę z tych różnic. I na koniec powiem jeszcze jedno. Dobrą politykę europejską można prowadzić wyłącznie z dobrymi, uporządkowanymi kadrami dyplomacji i infrastrukturą, która ją wspomaga. Pan w minionym roku uruchomił karuzelę z ambasadorami w Europie. Przerzuca pan ambasadorów z jednego stolicy do drugiej, bez w ogóle postawienia przez nich stopy w gmachu na szucha. Z Berlina do z Brukseli, z Nowego Jorku do Londynu, z Wiednia do Berlina. Karuzela z ambasadorami nastąpiła. Nie ma żadnej spójnej polityki personalnej. I wreszcie jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, bo to jest dla mnie osobiście i też mam sygnały dla bardzo wielu polskich dyplomatów osobiście bolesne. Nikt jeszcze tak bardzo nie wymierzył policzka polskiemu korpusowi dyplomatycznemu jak minister Sikorski, godząc się na uczynienie ambasadorem pana ministra arabskiego. To jest policzek dla polskiej dyplomacji. O wyborze między tymi wizjami polityki europejskiej, tego wyboru dokonają Polacy, o ile jeszcze na to im pozwolicie. Bo dzisiaj w Europie, jak wszyscy dobrze wiemy, jest coraz mniej demokracji, a coraz więcej arogancji samozwańczych elit.
ale i tą arogancję samozwańczych elit uda się przezwyciężyć, gdy odsuniemy was w końcu od władz. Dziękuję bardzo.